Dzień otwarty zorganizowali dziś ratownicy z suwalskiego pogotowia. Z tej okazji zaprosili najmłodszych, aby pokazać im kulisy swojej pracy i nauczyć odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzieci miały dużo radości. Mogły obejrzeć wnętrza karetek, poćwiczyć prowadzenie sztucznego oddychania na fantomach i porozmawiać z ratownikami o ich pracy. Najmłodsi wzięli udział w inscenizowanych scenkach sytuacji zagrażających życiu. A dlaczego ta karetka ma przyjechać jak najszybciej? Jak myślicie? Żeby uratować. Żeby uratować. Bardzo ładnie. Słuchajcie, także już wiecie, że numer na pogotowie to jest 999, tak? I jak myślicie, kto może dzwonić pod ten numer? Chory. Chory, tak. Ale czy uważacie, żeby to była osoba dorosła najlepiej, czy dziecko? Dorosła. Dorosła. Dobrze. Okazją do zorganizowania dnia otwartego jest przypadający dziś Dzień Ratownictwa Medycznego. Ponadto impreza otwiera cykl wydarzeń dziesięciolecia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, mówi Adam Szałanda, dyrektor stacji. W ramach tego jubileuszu, który rozpoczęliśmy dniem dzisiejszym, dniami otwartymi, jest przygotowywany szereg również innych imprez, które będą trwały aż do maja następnego roku, gdzie przewidziane jest między innymi wręczenie sztandaru naszej stacji. Będzie wydany okolicznościowy medal, będzie wydanie książkowe historii właśnie pogotowia na terenie Suwalszczyzny. Będą konferencje naukowe, będą pokazy zdarzeń masowych, gdzie również mieszkańcy będą mogli oglądać bezpośrednio, jak te służby działają. Także jest taki program kroczący, nie jest zamknięty. Także myślę, że troszeczkę będziecie mogli Państwo usłyszeć o nas. W stacji suwalskiego pogotowia zatrudnionych jest 150 osób. Kolejne 100 blisko współpracuje z jednostką. Statystycznie suwalscy ratownicy wyjeżdżają do zadań od 5 do 8 razy na dobę. Ratują życie chorym i ofiarom wypadków. Kiedy nie ma wezwań, podnoszą swoje umiejętności i chętnie uczestniczą w konkursach z zakresu ratownictwa medycznego. Ich największa zdobycz to pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Ratownictwa Medycznego w Szczyrku. Największą nagrodą, jak mówią, jest zwykle szczere słowo dziękuję od osób, którym pomagają. Pracy po prostu człowiek na pewno nie przyzwyczai się do wszystkiego, bo są sytuacje trudne, my z tym walczymy na co dzień, ale zwykły prosty gest, jak ktoś mi powie dziękuję, to jest moja radość i wiem, że ktoś po prostu docenia moją pracę i jest zadowolony z tego, że mu pomogłem. A właśnie tak jak pan powiedział, właśnie czasami towarzyszycie z kamerą przy wypadkach, tak, także panowie widzicie, co się dzieje na miejscu, do jakiego ogromu tak zdarzeń czasami dochodzi. Czy to są momenty trudne? No, powiem tak, w takich momentach nie myślimy o tym, czy to jest straszne i przeciwstawiamy się temu i po prostu działamy. Tak jak po prostu mam takie zamierzenie, żeby pomóc człowiekowi. Tak.